Dzisiaj pokażę wam, jak Castellion zdominować kolonizację Nowego Świata. Witam was ten piękny poniedziałek, tutaj Lukas. Zagramy dzisiaj Castellion, czyli jednym z trzech krajów polecanych dla początkujących. Zagram też pod kolonizację, bo w zasadzie tym krajem można grać naprawdę dobrze pod kolonizację i w sumie polecam to właśnie wszystkim początkującym lub nawet średnio zaawansowanym graczom w Europkę, bo z tego kraju nawet bez podbojów można zrobić istnego potwora. Potężnymi krokami też zbliża się koniec naszego konkursu, w którym macie do wygrania ponad 100 zł w gift karcie na zakupy na Anebie, 7 sposobów na dołączenie, a linki macie w opisie. Na rywali co do zasady bierzemy Maroko, jako że mam Aragon na rywalu, to też i ten kraj leci, normalnie bym raczej brał z nim sojusz, oraz lecimy w Anglię lub Burgundię. Normalnie by decydowało to, kto jest rywalem Austrii, ale tutaj jest Francja tym rywalem, więc niestety Francji nie chcę mieć na rywalu, więc lecimy w rywalizację Anglii. Mamy potężną ekonomię, ale tak czy siak zmniejszamy utrzymanie armii, bo przez kilka lat nie będziemy toczyli wojen. Tak samo możemy włączyć dwa forty, które mamy. Nie potrzebujemy specjalizacji, raczej nam zależy na równowartościowym przyroście punktów dyplomatycznych i administracyjnych i też dlatego będziemy tutaj zatrudniali odpowiednich doradców. U mnie tak to wygląda, bo w sumie nie mogę brać do morali z militarnych i innych lepszych nie miałem. Jeżeli idzie o nasze stany, standardowo bierzemy po każdym rodzaju punktu administracyjnego, dyplomatycznego oraz militarnego. Jeżeli jesteście tak zapominalscy jak ja, no to odpalamy przywileje na tańszych doradców. Inaczej możecie to zrobić dopiero po podniesieniu stabilności na plus 1, ale ja wiem, że o tym zapomnę, więc odpalam od razu. Dodatkowo u szlachty jeszcze odpalamy Supremacy over the Crown i na razie to tyle. Koniecznie umieszczając, zostawcie miejsce na prestiż dodatkowy oraz na pożyczki tańsze. Potem standardowo odbieramy ziemię, mamy 5%, super, i wykonujemy jakąś misję, najlepiej na tańszych doradców, a jeżeli ich nie mamy, to na relacji z papieżem. To, co zaproponuję tutaj początkującym graczom i tym bardziej zaawansowanym, jest to, żeby na początku nie łapać żadnych sojuszy, raczej wyślimy naszych dyplomatów do poprawiania relacji, z wyjątkiem Newary. Tutaj łapiemy ten sojusz, a relacje poprawiamy również z Austrią. Wiem, że w niektórych poradnikach było mówione, żeby nie zabijać Enrique de Tristamary, bo to spowoduje, że zapobiegniemy kastylijskiej wojnie domowej. Ja uważam, że to jest błąd, a raczej chcemy do niej doprowadzić jak najszybciej, bo potem możemy spojrzeć w hiszpańskie wydarzenia i jest kilka bardzo ważnych. Isabel of Castile, w którym po 1450 roku możemy wprowadzić władcę 563 na nasz tron. Dodatkowo Izabela ma bonus do kolonizacji, na czym nam bardzo zależy. Jednak warunkiem jest to, żeby nie było hiszpańskiej wojny domowej, czyli musimy albo przeprowadzić tą wojnę domową i to nam znika, albo po prostu nigdy ma nam się to nie odpalić, przy czym dość łatwo jest nie spełnić tych warunków. A czas zajścia jest dość długi, bo średni wynosi 200 miesięcy. W przybliżeniu 10-11 lat. Dlatego jak najszybciej zabijamy naszego następcę, przez co tracimy 50 prestiżu. Następnie odpalamy przywilej na prestiż, bo pamiętajcie, im go mniej mamy, tym szybciej nam się ładuje. We wszystkich wydarzeniach, które wam się będą odpalały, wybierajcie prestiż. A, i jeszcze nasza flota. Tutaj robimy tak, że bierzemy jeden ciężki okręt, wszystkie handlowe i wysyłamy je na misję polowania na piratów do Sewilli, a całą resztę na razie przetransportujemy tutaj albo do Sewilli i my odbolujemy. Hiszpania to też kraj, który zaczyna mając 10% profesjonalizmu, od razu go spalamy, bo za jakiś czas będziemy rekrutowali najemników, a teraz zajmiemy się uczynieniem Newary naszym wasalem. Dajemy jej przejście, sojuszy jeszcze nie łapiemy, gwarancji niepodległości, zabieramy jej handel, wysyłamy troszeczkę pieniędzy w prezencie, no i na koniec uczynamy Newarę naszym wasalem. Istnieje malutka szansa, że w międzyczasie odpali wam się event na to, żeby stała się waszą unią personalną. Nie chcecie tego? Za to, co chcemy i możemy od razu mieć, to sojusz z papieżem. Akurat w jego wypadku nam na tym nie zależy, bo nie jest monarchią. Dorekrutowujemy najemników, 6 tysięcy tych najtańszych z wolnej kompanii oraz 4 tysiące normalnego wojska. Tutaj taki tip, Hiszpania ma bardzo dużo konnicy, bo aż 7 tysięcy na samym początku kampanii, a więc w ramach prowadzenia wojen zaczynajcie ich rozwiązywanie powoli. W sumie tak patrzę, że dużo zarabiam, nie mam za bardzo na co wydawać tych pieniędzy, to zatrudnię sobie pana do prestiżu dwójkowego, dobudujemy też 3 okręty handlowe, no w zasadzie potrzebujemy ich do wykonania tej misji. I w sumie zanim wypowiecie wojnę z Grenadą, to chcemy kliknąć nowego dziedzica. What the fuck? Nie! Dobra, bierzemy pieniążki, ale za chwilę jeszcze kometę dostałem, no nie! Okej, lecimy z tym. I gdybyście kliknęli ten guzik mając sojusze z monarchiami, no to one dostałyby dla was Cassius Belli na odtworzenie unii personalnej. Ergo stracicie z nimi sojusze. Chcemy tego dziedzica z prostego powodu. Ma słabe roszczenia do tronu, a to powoduje, że spełniamy wszystkie warunki kastylijskiej wojny domowej. No i super,
super, ładuje się nam, za 3 lata będzie, więc w międzyczasie stoczmy jeszcze wojnę o Grenadę, nie ma co się tutaj za bardzo opierniczać. Postawmy też w Newarze fort, który zaraz zostanie tam skasowany. W sumie teraz też możemy złapać jakieś sojusze. Ja osobiście wolę Austrię od Francji, dlatego że mamy pewien chain wydarzeń związany właśnie z Habsburgami. O, tutaj nawet nazwali to The Habsburg. Dobra, a jeszcze przed wojną zrobimy sobie te wszystkie rzeczy 11 listopada. No i super, bierzemy misję. Plus 1. I tak będziemy musieli to mieć, więc możemy wziąć dla kleru. Odbieramy ziemię, tłumimy bunty, wypowiadamy wojnę Grenadzie, o cokolwiek, ale nie wzywamy Tunisu osobno. No chyba, że możecie tak, żeby nie miał Osmana w sojuszu. Rozwalamy buntowników, armię Grenady i w sumie jeszcze w międzyczasie rozwijmy naszą kopalnię złota, bo posiadamy ją w prowincji La Mancha. Do 9 poziomu, bo 10 wprowadzamy za pomocą świętego zakonu. Czym one są? No to tak w skrócie, są to specjalne takie decyzje na całe obszary, a nie prowincje, dostępne dla wszystkich kultur iberyjskich i w zasadzie sprowadza się, że jaki zakon przydzielimy, dostajemy następujące bonusy, które tutaj widzicie. Wydając 50 punktów administracyjnych, dyplomatycznych lub militarnych, zwiększymy o jeden poziom rozwoju we wszystkich prowincjach w danym obszarze, co jest dość opłacalne, jak tutaj widzicie. Ostrzeliwujemy Tunis, bo wojnę chce jak najszybciej zakończyć. Hiszpańska wojna domowa. I teraz tak, możemy albo stanąć po stronie naszego następcy obecnego, Juana, albo wybrać innego władcę. Zazwyczaj jest tutaj dużo lepszy. A jak nie, no to wiecie, tajemnicza szkoła LDF4. Lecicie, póki wam podpasuje. Tylko czemu on taki młody jest? Kurde. A, jeszcze taki protip. Skasujcie ten fort, bo inaczej tutaj zawsze odpalą się buntownicy i będziecie musieli go odbijać. Po spawnie buntowników odpalamy poziom kolejny naszej armii. W teorii pamiętam, że kiedyś była taka zasada, że teraz ci buntownicy mają trzecią technologię, a my czwartą. Nie wiem, czy nadal tak jest, ale z przyzwyczajenia to zrobiłem. Jeżeli się to zmieniło, dajcie mi znać w komentarzach. 3 miesiące później, koniec kastylijskiej wojny domowej. Dziękuję. Podbijamy Grenadę do końca i zazwyczaj na tym etapie mamy troszeczkę autonomii, którą musimy zbić, więc też i tak robię tym razem. Z Grenady Clan Development do naszej stolicy. Po podbiciu Grenady pojawia się bardzo ważny event na wygnanie Morów, czy ich też nawrócenie. Macie dwie rzeczy do wyboru. Albo wybieracie tą opcję i w tym momencie wszystkie prowincje z regionu Grenady z sunnitów zamieniają się na katolików, ale dostają modyfikator przymusowe nawrócenie. Lub wybieracie tą opcję i powoli sobie sami tam będziecie to nawracali i dostajecie to, co widzicie. Jeżeli wybierzecie tą opcję, to ona ma dalsze wydarzenie. A w zasadzie dochodzi do pewnej wojny domowej, która ponownie przywróci tym prowincjom sunnitów i do tego jeszcze zespawni wam bunty nacjonalistyczne. A warunkiem tego wydarzenia jest posiadanie Force Corvation w prowincjach oraz to, że kory Grenady mają aktywnego misjonarza. Więc tutaj o dziwo lepiej wybrać tą opcję, bardziej zieloną, i samemu powolutku nawracać te prowincje. Raczej nie powinno być z tym problemu. Oraz ustawieniu odpowiedniego edyktu do nawracania. No ale na razie z podbojów to tyle. Możliwe, że zaraz będziemy mieli jeszcze wojnę o upokorzenie Maroka albo Aragonu, będę to sprawdzał. Zajmijmy się jednak budową naszej ekonomii, a tą chcemy rozpocząć od rozbudowania naszych centrów handlowych, wszystkich do poziomu drugiego. Widzę też, że mam tu w teorii okazję do zdobycia na polu na Unię Personalną, więc możliwe, że zawrzyjmy tutaj Royal Mariage, wysujmy roszczenia do tronu neapolitańskiego. O, przez tą opcję musimy mieć tylko więcej prestiżu niż oni, więc szczerze mówiąc chyba miałem. No i lecimy łatwą, raczej szybką wojenkę. Easy, stack wipe resztek armii Neapolu i Florencji. Lecimy oblegać Neapol. Dodatkowo mi się bardzo fajny dowódca wylosował z 3 do Siege'a. Od Florencji bierzemy prestiż oraz pieniądze, a Neapol czynimy naszą unią oraz bierzemy co się da. Od razu też jak najszybciej poprawiamy relacje z Neapolem. Pierwsze rozwinięcie rządowe to oczywiście manpower. I super, mamy to! Izabela Kastylijska! No lub możecie z niej zrobić tańszego doradcę, ale ja ją jednak chcę jako następcę tronu, nawet kosztem naszego Enrique. I już by się chciało kliknąć to, że nasz Juan abdykuje, ale wtedy stracimy Unię nad Neapolem. Musimy wyprowadzić przynajmniej na plus 1 nasze relacje, żeby tej Unii nie stracić. Jesteśmy na plusie, to wprowadźmy Izabelę na tron. I w sumie nawet lepiej, że nie mamy dziedzica, bo wtedy raz, kiedy Francja uczyniła nas naszym rywalem, mamy szansę na to, że pojawi nam się Habsburg na tronie. A wynika to z tego wydarzenia strategicznego
tragicznego mariażu, zobaczcie sobie wymagania. Jako, że już wprowadziłem renesans i on nam się wszędzie rozprzestrzenia, no to chcę też jeszcze zdobyć facating, czyli przycinanie, żeby zamienić tutaj szkło na kryształy oraz dostać bonus do ich produkcji. Potrzebujemy w takim razie 15 punktów developmentu, najlepiej za punkty dyplomatyczne. Renesans musi nam się wprowadzić i potrzebujemy 50 punktów prestiżu. I z tym będzie ciężko. I zobaczcie, kilka miesięcy później mamy, chwała Habsburgom, bardzo strategiczny mariaż. Wprowadzamy Habsburgów na nasz tron. I wiecie co? Portugalska armia siedzi w Maroku, więc wykorzystajmy to i zróbmy misję, która da nam możliwość posiadania Unii nad Portugalią. Jednocześnie pojawia nam się przyszłość Królestwa Grenady. Ja osobiście idę zawsze w stabilność, chyba że poprzednio wybraliście na temat Grenady tą pierwszą opcję czerwoną, to wybierzcie teraz to, że pozbawiacie Grenady dekorów w waszej części ich dawnego królestwa. Wojna raczej będzie łatwa i w sumie mamy to. Portugalia staje się naszą Unią. Nawet dość łatwo. Dobra, mamy Unię, renesans zaraz będzie, potrzebujemy 30 deva albo kontroli 5 centr, bo raczej nie uda mi się nikogo upokorzyć, bo Aragon wziął bardzo upierdliwe sojusze. Chociaż my mamy kobietę na tronie, oni mają niestety na razie też kobietę, ale za 4 lata wejdzie Ferran na tron, no to dostajemy Aragon za darmo. Więc już się przygotujmy, zbudujmy nasz okręt flagowy, ale dość nietypowy, bo lekki, żeby miał jak największą prędkość, oraz bierzemy tylko jednego perka, Fleet Movement Speed plus 1. Takimi okrętami najszybciej się odkrywa świat. Zjadajmy Nawarę i w sumie kiedy mamy 15% ziemi koronnej, możemy sprzedać ją oraz odebrać, żeby zawsze mieć powyżej 10%. Zdobywamy 5 poziom technologii i przechodzimy do wyboru idei. Jako, że planujemy grać pod kolonii, wybór jest prosty, eksploracyjne, ekspansywne idee, nie ma nic innego i w sumie nie ma nic alternatywnego do tego. I jeszcze chwilę się wstrzymujemy z rozwojem naszych idei, bo najpierw będziemy chcieli odpalić złotą erę. Chociaż powiem wam szczerze, skupię się na prestiżu na razie od Maroka, bo zapomniałem o facating, a wszystko mam oprócz prestiżu, który właśnie nam wpadł i event zaszedł od razu. I udało się! Zaszedł Iberian Wedding i dosłownie wszedł ten władca na tron. Miesiąc później mamy to. No chyba, że nie chcecie. Iberian Wedding w zasadzie zachodzi zawsze dla kraju gracza, nieważne czy jesteśmy na Aragonie czy Kastylii, i wystarczy, że po prostu władcy tych dwóch krajów są w różnej płci. Więc Aragon staje się naszą Unią. Odpalamy złotą erę, po taniości wprowadzamy ideę i wybieramy naszą politykę kolonizacyjną. W skrócie, tą stosuję zawsze, kiedy kolonizuję Amerykę Północną, Południową. Tej używam, bo najlepiej się spisuje, kiedy kolonizuję Afrykę. Tej praktycznie nigdy, chyba że wam się nie chce bawić z buntami. A naszą flotę wysyłamy na misję eksploracji świata. Zacznijmy może najpierw od Karaibów. Przy okazji mamy kilka misji na Aragon oraz na Włochy. W teorii powolutku moglibyśmy robić powoli te roszczenia, ale mi się nie chce. Jej, odkryliśmy nowy świat! Prestiż dla nas! I od razu, bo możemy, wysyłamy kolonistę do tej wysepki tutaj. Od razu też przewożę wojsko, nie zapominajcie o tym. I nie używajcie raczej opcji wycinania lokalnej ludności. Może nie z powodu tego, że dostajemy jakieś duże ilości local goods production, kiedy już stworzymy kolonię, ale chodzi o takie eventy, które przyspieszają nam formowanie się kolonii. Czasem wpajają 200-300 kolonistów i dlatego warto zostawić tą lokalną ludność. Pierwszy nasz konkwistador leci w poszukiwaniu 7 złotych miast, a tak naprawdę w tej grze są tylko 2 i 1 event na znalezienie zasobów, albo nawet 2 takie wydarzenia na znalezienie zasobów, jakoś tak. A, i kiedy jeszcze szukacie tych złotych miast, będą pojawiały wam się takie wydarzenia, które dadzą wam dodatkowe punkty. Priorytet oczywiście na dyplomatyczne oraz administracyjne. No i mamy też technologię pozwalającą budować nam workshopy. I z tego co widzę, wziąłem już przywilej papieski zmniejszający nam koszty budynków, więc możemy je wszędzie budować. No i tam gdzie to się opłaca, to oczywiście standardowo przy wysokich cenach oraz takich dobrych jak kloty, livestock, iron. Nawet jeżeli teraz nie widzimy tutaj wysokich kwot, to przyszłościowo na bank nam się to przyda. Pierwsze rozwinięcie z ery. Oczywiście bonus do naszych kolonii. Drugiego konkwistadora wysyłamy do Ameryki Północnej. A i oczywiście to co zapomniałem zrobić, to wykonać naszą misję oraz dodać sobie dodatkowych kolonistów. Totalnie o tym zapomniałem. A trzeciego konkwistadora wysyłamy gdzieś tutaj w Ameryce Centralnej. Powinien nam pójść w kierunku Azteków. Więcej konkwistadorów nie wysyłajcie, nie opłaca się to. Na trzecim rozwinięciu możecie pójść początkowo w obniżkę autonomii, ale następnie będziecie zmieniali na Council of Indies, gdzie będziecie
będziecie dostawali większy przychód z waszej złotej floty. Więc to już zależy od was, czy chcecie teraz mieć mniejszoną autonomię, czy potem chcecie mieć większe floty złota. A na Hiszpanii jest to mega opłacalne. Często się też mnie pytacie, co rozwijać pierwsze technologie, bo już mogę, czy może jednak ideę. Na początek raczej ideę lepiej rozwijać, bo każda rozwinięty poziom idei zmniejsza koszty technologii, o 2%. Kobieta pośród nas? Nie? A tak na serio, to jak chcecie. Póki jeszcze nie mamy jakiejś super dużej floty, od razu ustawiam sobie wielką armadę hiszpańską. Bardzo nam się przyda. No i znaleźliśmy jednak to mniejsze złote miasto, przynajmniej na razie. No i od momentu, kiedy już możemy brać expansion ideas, te wziąłem dużo przed czasem, zmieniam fokus na punkty administracyjne. W sumie wykonajmy naszą misję plus ultra, bo ta mi da już możliwość kolonizowania dalej, jak i odkrywania dalej. Jak widzicie, kolonizatorów mam rozmieszczonych w dwóch bardzo ważnych prowincjach, które musicie mieć. Bani oraz Hawane. A, i dalszych misji nie odpalajcie, póki nie będziecie mieli wymaksowanych obu idei i czterech kolonizatorów. Ale jak to zasięgu nie ma? No nic, słabo. W sumie to nic w tym dziwnego. Do tego jeszcze kolonisty nie wysyłam, po prostu nie opłaca mi się to. Drugie rozwinięcie z ery to raczej claimy obok claimów, bo w którymś momencie będę chciał przejąć dwie prowincje. Tą dla tego monumentu, bo jest naprawdę niezłe, oraz tą dla kopalni złota, która też jest niezła, bo to Europejczycy po jej zdobyciu dostają do niej bonus. Wreszcie w zasięgu. Jako, że mamy dwóch kolonistów, to pierwszego wysyłamy normalnego, drugiego wysyłamy już na Expel Minorities, a to dlatego, że będzie dla nas darmowy. Wynika to z tego rozwinięcia. I potem, kiedy przybędzie nam pierwszy kolonista, cofamy go ponownie i wysyłamy na Expel kolejnego. Będzie on 200% droższy, bo przekracza nasz limit kolonistów, ale odejmujemy 100%, bo przecież mamy o 100% zmniejszone koszty. Zobaczcie, jak się nam to prezentuje. 4 golda za 3 kolonistów. Kolonizacja Hawany oraz Hispanioli pozwoli nam zrobić dwie kolejne misje, które dadzą nam Casius Belli na Azteków i sporo pieniędzy oraz na Majów i sporo pieniędzy. Technologię bardzo szybko będziemy nadrabiali. Ciekawe, że Portugalia nic mi nie kolonizuje, co jest mega dziwne, bo ma ideę oraz ma pieniądze. Ale nie, gdzieś coś kolonizuje. Aha! No dobra, Brazylia to tam, gdzie Portugalia powinna kolonizować. Nie wierzę w to, ale ja zapomniałem totalnie o budowie marketplace'ów. Nie budujemy tylko i wyłącznie w tych prowincjach, które mają centra handlowe. Po tym, jak już mamy Hawanę, to tu musimy zbudować budynek produkcyjny, a w Santo Domingo będziemy musieli postawić kościół. Przy 3 kolonistach możemy lecieć spokojnie na 5 kolonii, jako Hiszpania. Przy czym pamiętajcie, najpierw wysyłacie 2 razy na zwykłą kolonizację i dopiero potem 3 razy na Expel. O, tu jest przykład jednej z takiej misji, dlaczego nie warto wycinać ludności. Oczywiście w międzyczasie jeszcze tam możecie, nie wiem, podbijać Marok, podbijać trade node'a w Genui i tak dalej, zwłaszcza jeżeli jesteście wielozadaniowi. Ja wiem, że nie jestem, tylko najpierw się skupiam do 1500 któregoś roku na kolonizacji, już nam naprawdę ładnie idzie, a dopiero potem, jak skończymy już ideę, czego też mi w sumie dużo nie brakuje, zajmę się podbojami. Super, idea skończone, możemy odpalić politykę bardzo mocną i mamy 155 przyrostu ze wszystkimi bonusami, które posiada Hiszpania. Prawie wszystkimi, bo jeszcze byśmy mogli mieć z misji w sumie. Czekajcie, ja przecież o moich misjach właśnie zapomniałem. Okej, odkryliśmy Ameryki wreszcie. Mamy też kolonie. No, 170 znacznie lepiej wygląda, a misja z agendy jest na te prowincje. No super. No i założyła nam się nasza kolonia Hispaniola. I teraz tak, który rodzaj kolonii wybrać? Na początek self-governing kolonii, bo dostajemy dodatkowego kolonistę. Następnie, kiedy wam się już zrobi kolonia, to raczej pójdziecie w crown kolony, bo zobaczcie, 30% limitu wojska kolonii i manpowera kolonii przechodzi dla was. A że my pierwsi założyliśmy w całym regionie Karaibów kolonię, no to dostaliśmy jeszcze bonus od papieża. To wszystko należy już do Hiszpanii. Inne kraje dostają karę do kolonizacji w tym regionie. I mamy to Hispaniola oraz dostajemy niesamowicie mocnego konkwistadora. A, tu na Azteków dostajemy najpierw roszczenia. O, misja da Hawane daje nam bardzo fajny bonus. Rozpoczynamy naszą inwazję na Majów. W zasadzie prawie ze wszystkimi walczę. O je, Gold Rush! Może byłoby trochę szybciej w tym regionie, ale naprawdę oni wszyscy fort pobudowali. O, darmowa siła robocza. Teraz trzeba tylko po kolei kończyć wojenki. No i wszystko podbite. Co prawda troszeczkę za dużo over extensji, ale przeżyjemy. Co do zasady, potrzebowalibyście skorować 5 najtańszych prowincji, żeby powstała
wam tutaj kolonia, tylko powiem wam szczerze, ja jestem jednak zdania, że powinniśmy skorować jak najwięcej za pierwszym rzutem. Dlaczego? Bo dostajemy wtedy mega stabilną, dużą kolonię od samego startu. Jak tylko ona powstanie, szczerze mówiąc, możemy zdublować jej wielkość o Azteków. Od razu. W międzyczasie minęło mi 10 lat i monument w Madrycie mi się zrobił, dlatego zaczynam budować jego drugi poziom. Ten już raczej będę przyspieszał. W tym regionie też dość sporo buntów będzie, więc jak tylko da się, to jednak prowokuje. No i je jak najszybciej niszczę, żeby nie mieć żadnych różnic w korowaniu prowincji. Mamy kolonialny Meksyk i z tego co widzę, to on ma chyba większość prowincji, tak jak mówiłem, okorowanych. Dzięki temu naprawdę dostajemy potężną kolonię na samym starcie. I w wypadku akurat tej kolonii możemy totalnie olać już self-governing kolonii, bo jest już wystarczająco duży kraj. Lecimy od razu w crown kolonii. No i od razu podbijamy następnie Azteków. Jak widzicie, wojny lecą bardzo szybko. Jej, submis Deus. Nie wiem, co jest lepsze. Trochę wojen na raz mamy. To ostatnie to Szwajcaria, jakby co. Naprawdę? Nie u mnie? O tyle dobrego, że w Portugalii. Lol, moje kolonie niszczą tubylców. Wow. No i w sumie mamy tak cały czas 4 kolonistów. Stać mi na to, żeby spokojnie robić 7 kolonii na raz. 3 normalne, 4 expel. Fajnie się to spisuje. Lecę na bardzo małym minusie. Chociaż tu jak zwykle w czymś się pomyliłem. Ale zjadamy Azteków oraz pozostałe kraje, do których mam roszczenia. Więc na razie większość prowincji ze złotem jest pod moją kontrolą. A w zasadzie to Nowej Hiszpanii, która jest moją kolonią. Spodbiliśmy Azteków, mamy dalsze misje. Powiem szczerze, fajnie mi się gra tą Kastylią. Jeżeli chcecie, żebym rozegrał kampanię do 1600 roku, no to nie wiem, zostawcie 1600 lajków i przygotuję dla was taki materiał. Rozwinąłem już monument do drugiego poziomu. Teraz zbieram na ostatni, a w tym pomoże nam już nasza pierwsza złota flota, która powinna przypłynąć w 507 roku i przynieść nam prawie 500 golda. I spokojnie, możemy ten czas skrócić do floty, która będzie przypływała mniej więcej co półtorej roku i będzie nam jakieś 1000 golda przywoziła. Aaaa, dalsze wojny! Dobra, taki wysyp buntów to informacja, że na razie przegiąłem z podbojami dla mojej kolonii i w sumie nic z tym dziwnego, bo naprawdę przegiąłem. W przypadku tych tubylców, którzy, o, widzicie, mają jedną prowincję, ale widzimy, że też posiadają trochę więcej ziemi plemiennej, tym kolorkiem oznaczonej. I zresztą tutaj to jest napisane. Jak wypowiadacie im wojnę, to po pierwsze upewnijcie się, że wszystkie kolonie w regionie już istnieją, żebyście mieli jeden wspólny trus. A kolejna sprawa to, że zawsze wypowiadacie wojnę o tą prowincję, którą oni obecnie zajmują, bo inaczej nie dostaniecie bonusu za Wargola. I w sumie zapomniałem, zmieniamy naszą reformę rządu oraz w sumie chyba czas zbudować nowy okręt flagowy. Zdawało mi się, że był taki z bonusem do przewożenia, ale dobra, myliłem się w takim razie. To są 3 bonusy dostępne dla Hiszpanii, są dość słabe, nie warto jest ich mieć, dlatego raczej zrobimy już taki końcowy, standardowy. To są 3 najmocniejsze perki do Heavy Shipa, którego dołączymy do naszej floty handlowej. No i teraz, jak macie pokój, to zabieracie wszystkie ziemie, tak, żeby albo zostawić wasz główny cel wojny, albo zabieracie go, ale zostawiacie mu gdzieś drogę ucieczki. Jeżeli totalnie wszystko zabierzecie, dostaniecie tylko i wyłącznie tą jedną prowincję. A jeżeli zostawimy drogę ucieczki, to zobaczcie, co się dzieje. On się przesuwa, może tutaj dalej sobie zajmować terytoria, a my mamy dużo innych, które w sumie chyba powinny pójść do naszej kolonii, czy ja to muszę teraz okorować? Dobra, poszło do naszych kolonii. To bardzo przyspiesza tworzenie kolonii, tylko trzeba z tym bardzo ostrożnie też robić. No i obecnie mamy 3 potężne kolonie. Hispaniolę, Nową Kastylię, Nową Grenadę. Kolonizuje też La Platę oraz buduje już szlak przez Afrykę do Indii. Bo gdzieś tu jest jeden monument, który bardzo nam się przyda do szybszego kolonizowania. A w której z tych dwóch północnych prowincji, w tej albo w tej, jest monument, który bardzo zwiększa dochód ze złota i warto jest go zrobić, bo to jeszcze bardziej wzmocni wasze floty złota. Jeżeli lubicie grać pod kolonizację, polecam zobaczyć ten odcinek z Portugalii, gdzie nie tylko pokazuję, jak zdominować Iberię, ale jak tym, no bądźmy szczerzy, biednym krajem stworzyć potężne kolonie, które będą nam przynosiły potężne pieniądze.